Z możliwości zapisania dziecka do podstawówki rodzice w Lubinie mogą skorzystać przez internet po raz pierwszy. Rola rodziców polega na tym, iż muszą się zalogować na stronę do naboru www.lubin.podstawowe.vnabor.pl. Także nazwa jest dość długa, ale po zalogowaniu się na tą stronę należy oczywiście wypełnić formularz zgłoszeniowy lub wniosek dla dziecka w zależności od wybranej opcji. Przyszli pierwszoklasiści mają zapewnione miejsce w swojej szkole obwodowej. Maksymalnie można wybrać 3 placówki, a wniosek należy złożyć w szkole pierwszego wyboru. Jeśli dziecko nie dostanie się do żadnej z wybranych placówek, automatycznie zostanie zapisane do swojej szkoły obwodowej. Skorzystanie z możliwości zapisania dziecka przez internet nie zwalnia rodziców z obowiązku złożenia dokumentu w formie papierowej w danej szkole. Taki tryb wynika z przepisów prawa, gdyż rodzic składa oświadczenie o miejscu zamieszkania kandydata, czyli ucznia w rejonie danej szkoły. Jak powiedziałem, składa się to pod odpowiedzialnością karną, w związku z tym jest wymóg złożenia tego oświadczenia osobiście i pisemnie i złożenia w szkole. Nabór potrwa do 16 marca. 25 marca wywieszone zostaną listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do poszczególnych szkół. Do 1 kwietnia rodzice będą musieli potwierdzić, że ich dziecko będzie uczęszczać do placówki, do której zostało przyjęte.